Sakrament kapłaństwa to jest bycie drugim Jezusem Chrystusem dla tych, do których Bóg nas posyła. Według mnie to jest realizowanie najbardziej radykalnej formy miłości, jaką jest miłość dobrego pasterza, który oddaje swoje życie za owce. Nie ma większej miłości nad tą, kiedy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. I kapłaństwo to jest po prostu złożenie siebie w ofierze za tych wszystkich, do których Bóg mnie pośle, aby zostali zbawieni. Złożenie siebie w ofierze, czyli poświęcenie siebie, tego wszystkiego, co mogłoby być pomysłem na moje życie, moich planów, marzeń, realizowania swoich pasji, zainteresowań, tego wszystkiego, co mógłbym robić, ale składam to w ofierze, aby pójść całkowicie w poświęceniu dla tych, do których Bóg mnie posyła, abym mógł za nich oddać życie z miłości do nich, jak Jezus Chrystus. I całe moje życie ma być radykalnym objawianiem tej miłości. Chcę umrzeć za tych, do których Pan mnie pośle, aby oni zostali zbawieni. Być drugim Jezusem Chrystusem. To jest dla mnie wymiar kapłaństwa. Po to jestem księdzem. Dla naszego założyciela, Salezjanów, księdza Bosco, dewizą kapłaństwa było da mihi anima scetera tolle, czyli daj mi duszę, resztę zabierz. Nie ma nic ważniejszego jak pasja zdobycia duszy. My możemy robić mnóstwo różnych fajnych rzeczy dla ludzi i prowadzić towarzyskie życie i nawiązywać relacje i jeździć z nimi na pikniki parafialne, jeździć z nimi w góry, nad morze, spędzać z nimi czas. To jest bardzo ważny element budowania relacji z drugim człowiekiem, do którego zostaliśmy posłani. Ale najważniejsze jest to, abyśmy mieli cały czas jako kapłani wyryte w sercu, po co my to robimy. Po to, żeby zbawić duszę człowieka, do którego Bóg nas pośle. Dla mnie kwintesencją kapłaństwa jest oddanie życia za tych, do których Bóg mnie posłał. Proszę Go w każdej chwili mojego kapłańskiego życia, na moich modlitwach porannych, wieczornych, w ciągu dnia, a szczególnie w czasie konsekracji. Panie, proszę Cię, aby ci wszyscy, których mi dałeś, żaden z nich nie zginął na wieki. Szczególnie przeze mnie, przez moje słabości, przez moje grzechy, przez moją nędzę, która jest tak zauważalna przecież, bo nie jesteśmy świętymi, dążymy do świętości. Proszę Cię, Panie, aby każdy, którego mi dałeś przez całe moje kapłańskie życie, nie potępił się, nie zginął na wieczność. To jest jedna z moich najważniejszych modlitw jako kapłana. Eucharystia nawiązuje swoimi korzeniami do Paschy starotestamentalnej, kiedy to Izraelici wychodzili z niewoli egipskiej i Bóg im nakazał złożyć baranka w ofierze, a krwią baranka obmyć odrzwia domów. To, co jest ochronione krwią baranka, jest ochronione przed wszelkim złem. Anioł niszczyciel, który miał przejść przez Egipt, omijał domy, które były zapieczętowane we krwi baranka. To są korzenie Eucharystii. Izraelici co roku składali Paschę. Spotykali się, składając Paschę w swoich domach, w swoich rodzinach i to była najważniejsza część, wydarzenie roku liturgicznego w Izraelu. Jezus nawiązuje do tego, tylko że starotestamentalna ofiara oddzielała kapłana od ofiary. Praktycznie kapłan składając ofiarę tak naprawdę nic nie ofiarowywał. Nie kosztowało go to, żeby złożyć ofiarę. Po prostu był to rytuał. Natomiast Jezus staje się równocześnie kapłanem i ofiarą. To jest nowość Eucharystii. Jezus rozpoczyna Paschę, Wielki Czwartek, która czyni wszystko nowe. Jezus jest z jednej strony kapłanem składającym ofiarę, a z drugiej strony jest ofiarą. W Jezusie się łączy kapłan i ofiara razem. Ale to wszystko ma wymiar nowości. Oto wszystko czynię nowe. I Eucharystia jest niczym innym jak przeżyciem Golgoty Jezusa Chrystusa, męki, śmierci i zmartwychwstania do życia wiecznego. Wszystkie wydarzenia z życia Jezusa, cała godzina odkupienia, to wszystko, na co Jezus przyszedł, jest zawarte w Eucharystii, w każdym wydarzeniu Eucharystii. Od pocałunku ołtarza, który rozpoczyna Eucharystię, i do zakończenia Eucharystii, która też kończy się pocałunkiem ołtarza. W Eucharystii jest całe życie Jezusa, a w szczególnym, szczytowym momencie Jego
godzina, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie. Nie ma nic ważniejszego. Eucharystia jest poza czasem i przestrzenią. Wydarzyła się historycznie 2000 lat temu, ale jest poza czasem i przestrzenią. Kiedy Jezus mówi, czyńcie to na moją pamiątkę, bierzcie chleb, to jest ciało moje, weźcie wino, to jest krew moja. Czyni to poza czasem i przestrzenią, wiecznym teraz. Kiedy mówimy na moją pamiątkę, pamiątka w języku greckim oznacza przede wszystkim obecność. Czyli Jezus mówi, czyńcie to na moją obecność. Za każdym razem, kiedy kapłan wypowie te słowa nad darami ofiarnymi, one staną się moim ciałem i moją krwią, teraz. Najpiękniejszym pomysłem Jezusa było to, żeby każdy z nas w każdym pokoleniu miał możliwość uczestniczenia w męce śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Żeby to pokolenie sprzed 2000 lat, które miało możliwość oglądania na własne oczy i przeżywania męki śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, nie było jedynym pokoleniem. W każdym pokoleniu Jezus chce powtórzyć dramat Golgoty. W każdym pokoleniu chce umrzeć za Ciebie i za mnie. Chce, żebyś był świadkiem najważniejszych wydarzeń w historii Wszechświata. Dlatego Eucharystia jest poza czasem i przestrzenią. Jesteśmy wszyscy przeniesieni na Golgotę. Cała Golgota, całe wydarzenie śmierci, męki, zmartwychwstania Jezusa zawarta jest w Eucharystii. I każdy z nas może w niej uczestniczyć, tak jak ci, którzy naocznymi świadkami byli 2000 lat temu dramatu krzyża, odkupienia na Golgocie. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Nie ma nic ważniejszego niż Eucharystia, ponieważ jeszcze raz mówię, to jest przeniesienie nas poza czasem i przestrzenią do męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Do całego Jego życia, które jest przygotowaniem do Jego godziny, oddania życia za każdego z nas i godziny odkupienia. Dlatego też przygotowanie do Eucharystii jest absolutnie konieczne. Niezwykle ważną rzeczą jest uświadomienie sobie, że nie można przeżyć Eucharystii bez przygotowania całego swojego serca na przeżycie Eucharystii. Wszystkie nasze modlitwy, które odmawiamy, to jest wstęp do Eucharystii. Czy to odmawiasz różaniec, czy koronkę, czy modlisz się Bożym Słowem, czy rozmawiasz z Jezusem w swoim sercu, czy jakiekolwiek inne modlitwy, one są przygotowaniem do przeżycia Eucharystii. Żeby przeżyć sercem Eucharystię, musisz przygotować się wcześniej. Wcześniej w domu, w drodze z domu do kościoła. Wiedząc o tym, czego będziesz świadkiem na Eucharystii, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Nie można podejść do tego po prostu z rozbiegu, z doskoku, spóźniając się na Eucharystię, ponieważ każda akcja liturgiczna na Eucharystii to jest wylew nieprawdopodobnych łask. Wszystkie akcje liturgiczne, wszystko to, co dzieje się na Eucharystii, chwila po chwili, to są gesty, to jest rytuał, to jest akcja liturgiczna, która zawiera w sobie nieprawdopodobną, głęboką treść. I teraz, jeśli ja wcześniej nie jestem przygotowany na to, aby tą treść rozkodować, to po prostu będę cały czas wykonywał pewne gesty liturgiczne, wypowiadał pewne słowa bez świadomości tego, co one znaczą. Będę po prostu jak widz na spektaklu. Ja mam przeżyć sercem Eucharystię. W związku z tym muszę się do niej przygotować. Kto nas przygotowuje najpiękniej na Eucharystię? Ci, którzy byli świadkami męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Kto stał najbliżej krzyża? Najbliżej krzyża stała Maryja. Dlatego ona jest Matką Eucharystii. Dlatego ona w najpiękniejszy sposób przygotuje Ciebie do przeżycia Eucharystii. Więc już od wyjścia z domu do kościoła weź ją za rękę i poproś, aby ona swoją modlitwą, swoim wstawiennictwem przygotowała Twoje ciało, Twoją duszę i Twojego ducha na przeżycie męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Z drugiej strony możesz wziąć za rękę Marię Magdalenę, tą, która z doskonałego opętania 7 złymi duchami doszła do największej świętości. Możesz wziąć świętego Jana, umiłowanego ucznia Pana Jezusa, żeby szedł z Tobą na Eucharystię i żeby on Ci opowiadał, w jaki sposób przygotować swoje serce na przeżycie męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Ale nade wszystko módl się do Ducha Świętego.
Wyłącz telefon, już nie rozmawiaj, nie SMS-uj z nikim. Po prostu skoncentruj się tylko na tym, aby został wypełniony obecnością Ducha Świętego, który przyprowadzi Ciebie do Kościoła, tak jak przyprowadził Maryję, Marię Magdalenę, Jana Ewangelistę pod krzyż. To Duch Święty da Ci objawienie misterium i tajemnicy Eucharystii, tego, co za chwilę będzie się wydarzać. Kiedy wchodzisz do Kościoła, żegnasz się znakiem Krzyża Świętego, zanurzając palce w wodzie święconej. To jest przypomnienie tego, co działo się, kiedy jako mały chłopczyk, mała dziewczynka byłeś przyprowadzony do chrztu. Woda święcona i znak krzyża to odnowienie łaski chrztu świętego. A co zadziało się w trakcie chrztu świętego? Zostałeś dzieckiem Boga. Otworzyło się niebo nad tobą. Głos Ojca, patrząc na ciebie, powiedział: jesteś moim umiłowanym synem, jesteś moją umiłowaną córeczką, daję ci Ducha Świętego. Przy wejściu do kościoła, wejściu do ławki, żegnając się znakiem krzyża i wodą święconą, mamy odnowić w sobie łaskę chrztu świętego. Bez tego nie będziemy mogli przeżyć w pełni Eucharystii. Eucharystia rozpoczyna się od pocałunku ołtarza. To jest sakrament miłości. Nie mamy się koncentrować przede wszystkim na cierpieniu Jezusa. Mamy koncentrować się na Eucharystii przede wszystkim na Jego miłości do nas, że On poświęcił wszystko. Oddał swoje życie, tak, w straszliwym cierpieniu, ale przede wszystkim z miłości do nas. Miłość ponad wszystko. Ja mam przeżyć miłość Jezusa do mnie w dziele krzyża, które będzie teraz odbywać się na Eucharystii, poza czasem i przestrzenią. A więc miłość jest tajemnicą zrozumienia Eucharystii. Miłość za miłość. I kiedy przygotowuję się do objawiania tej miłości, do przyjmowania tej miłości Jezusa do mnie, muszę oczyścić się z grzechów. Muszę wyznać przed Panem, że jestem grzesznikiem. Oddać Mu całą swoją nędzę, całą swoją słabość. I to też muszę przygotować wcześniej w domu, bo Eucharystia składa się z krótkich, bardzo intensywnych momentów, które nazywamy akcją liturgiczną. Nie mam wtedy czasu na to, żeby teraz zgłębiać, kontemplować treść zawartą w danym rytuale, czy w danym geście, czy w danym zdaniu, które wypowiadam. To wszystko musi być przygotowane wcześniej w domu. Ja muszę przyjść z pełną świadomością tego, że kiedy na przykład kapłan mówi: teraz żałujmy za swoje grzechy, to ja już przygotowałem ten żal za grzechy wcześniej w domu. Ja szedłem z domu do kościoła i prosiłem Ducha Świętego: przypomnij mi moje grzechy. Powiedz mi, za co mam szczególnie żałować. Złam mój twardy kark, skrusz moje twarde serce. Daj mi łaskę żalu za grzechy. Daj mi łaskę całkowitego poświęcenia się w pokucie za moje grzechy. Daj mi łaskę prawdziwego przypomnienia sobie grzechu, żałowania i pokuty za niego. To jest bardzo ważne. Potem przychodzi czas Słowa Bożego. Szatan ma niesamowitą moc wykradania Słowa Bożego. Sam Jezus o tym mówi, że szatan ma moc wykradania Bożego Słowa. Dlaczego chce wykraść Boże Słowo? Dlatego, że Boże Słowo ma moc uzdrawiania cię z każdej choroby. Ma moc uwalniania cię od grzechów. Kapłan, który całuje Ewangelię, na końcu przeczytania Ewangelii mówi takie słowa: niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Słowa Ewangelii mają moc gładzenia naszych grzechów, uzdrawiania z każdej choroby. Więc jeśli taką moc ma namaszczone Boże Słowo, to nie dziw się, że szatan będzie robił wszystko, żeby cię odciąć od Bożego Słowa, żebyś nie pamiętał, co przed chwilą zostało przeczytane na Eucharystii, o czym była Ewangelia. Wielu z nas bezmyślnie siada w ławce i odcina się całkowicie od tego, co jest głoszone. To nie jest tylko kwestia tego, że jesteśmy zmęczeni, ale to też jest kwestia działania złego ducha, który za wszelką cenę będzie chciał zamknąć twoje uszy, żebyś nie usłyszał Bożego Słowa, żebyś nie przeżył go w swoim sercu. I tu znowu Maryja jest tą, która daje nam niesamowite wstawiennictwo, ponieważ ona nieustannie w swoim sercu rozważała słowa Jezusa. A więc kiedy jesteś z nią na Eucharystii, kiedy oddasz jej swoje serce, kiedy oddasz jej swoje słuchające serce, to usłyszysz Boże Słowo, przeżyjesz je, będziesz je rozważał w swoim sercu. Ona cię wszystkiego nauczy. A potem przychodzi ten szczególny moment ofiarowania darów. Bardzo ważny. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa to był ten moment
który opuszczali ci, którzy nie byli wtajemniczeni w Eucharystię. Byli tylko na liturgii słowa, słuchali słowo, słuchali homilii i teraz wychodzili ze świątyni, ponieważ rozpoczyna się tajemnica Eucharystii. Tutaj zostawali tylko ci, którzy są wtajemniczeni w Eucharystię, którzy są wtajemniczeni w to, co będzie się działo przy stole Eucharystii i mogą przyjąć ciało i krew Boga. I ten moment liturgii eucharystycznej rozpoczyna się od ofiarowania darów. Niesłychanie ważna rzecz. Ofiarowanie darów. Ofiara musi kosztować. Ofiara musi boleć. Jezus pyta, w tej intencji, z którą przychodzisz na Eucharystię, co złożysz w ofierze, aby otrzymać tą łaskę, którą prosisz? Możesz przyjść na przykład z prośbą o uzdrowienie twojej córki. Rozwalać się małżeństwo. Przychodzisz prosić o to, żeby Pan scalił was na nowo. Może straciłeś pracę, może na coś jesteś chory, może coś złego dzieje się w twoim sercu, w twoim życiu. Pan cię pyta, co złożysz w ofierze? Co złożysz w ofierze, aby otrzymać to, co prosisz? Jezus mówi, ja złożę samego siebie. Ja oddam życie za to, co prosisz. Ja umrę za chwilę na krzyżu, w straszliwym cierpieniu, aby dać ci łaskę, o którą prosisz. Co więcej, Jezus pyta mnie, kapłana, dokładnie to samo. Dominik, co złożysz w ofierze, aby dzieci Boże, które są na Eucharystii, otrzymały to, o co proszą? Pan mnie pyta wręcz, czy jesteś gotowy, tak jak ja, bo jesteś moim kapłanem. Masz być drugim mną, czy złożysz całe swoje życie za te dzieci, które są w Kościele, aby one otrzymały to, co proszą. Ponieważ ofiarowanie darów łączy się w tej modlitwie, którą kapłan zanosi do Boga. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ale jeśli ja nie złożyłem nic w ofierze, to co ma przyjąć Bóg Ojciec Wszechmogący? Twoja ofiara, moja ofiara ma się złączyć z ofiarą Jezusa. Mamy włożyć do kielicha, do pateny, naszą ofiarę, którą złączymy z ofiarą Jezusa. Po prostu będziemy razem z Nim umierać na Golgocie. On nas o to prosi. Czy chcesz umrzeć tak jak ja? Z miłości do dzieci, aby dać im życie wieczne. Czy chcesz złączyć się z moją ofiarą? Kiedy w czasie ofiarowania darów kapłan leje wino i odrobinę wody, to nie jest to tylko i wyłącznie symbol człowieczeństwa i bóstwa Chrystusa, ale też ta odrobina wody to jest ta ofiara, którą łączymy z ofiarą Jezusa, twoja i moja. Bo za chwilę Jezus będzie ofiarowywał siebie Ojcu i twoją i moją ofiarę, złączoną z Jego ofiarą, będzie ofiarowywał Ojcu. To jest tajemnica ofiarowania darów. Niesłychanie ważna. A potem dochodzimy do najważniejszego wydarzenia, które jest nazwane konsekracją, przeistoczeniem. Bezpośrednio przygotowuje nas do tego wydarzenia tak zwana prefacja, która kończy się zdaniem. Dlatego ze wszystkimi aniołami i świętymi śpiewamy Tobie hymn. Święty, święty, święty. Czyli w tym momencie jesteśmy przeniesieni do Wieczernika. Razem z aniołami świętymi śpiewamy święty, święty, święty. Otwiera się w czasie Eucharystii, w czasie tego hymnu, nad ołtarzem niebo. Całe niebo będzie uczestniczyć teraz w przeistoczeniu, w męce i śmierci Jezusa na krzyżu. Jesteśmy przeniesieni wszyscy na Golgotę, kiedy kapłan nakłada ręce na kielich i patenę i wypowiada słowa, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, przychodzi przez kapłańskie dłonie Duch Święty i zamienia opłatek w chleb, w ciało Pana, zamienia wino w krew Pana. Kiedy za chwilę kapłan będzie dotykał ciała Jezusa, będzie podnosił kielich z Jego krwią, znika ołtarz, znika Wieczernik. Wszyscy jesteśmy przeniesieni na Golgotę. Tu umiera Jezus Chrystus na krzyżu. Dlaczego mamy cuda eucharystyczne?
Dlaczego one są tak wstrząsające? Procedura cudu eucharystycznego jest taka, że kiedy on nastąpi, wysyła się go do laboratoriów, nie mówiąc o tym, skąd i w jakich okolicznościach to powstało. I fenomenem, który nie jest w stanie zostać wyjaśniony, naukowcy nie są w stanie tego wyjaśnić, jest to, że badają pod mikroskopem tkankę mięśnia sercowego, która żyje. Krew, która żyje. Co więcej, ilość białych ciał w tkance tego mięśnia sercowego mówi nam o tym, że jest to fragment mięśnia sercowego człowieka, który umiera w agonii, w straszliwej śmierci, w straszliwym bólu, w straszliwym cierpieniu. Nie są w stanie wytłumaczyć tego naukowcy. To nie jest fragment mięśnia sercowego człowieka, który umarł. To jest fragment mięśnia sercowego człowieka, który teraz umiera w straszliwym cierpieniu, w straszliwej agonii. Ja dotykam, ukazując go w czasie przeistoczenia, dotykam serca Boga, zmiażdżonego przez cierpienie, z miłości do nas. Jakże więc delikatnie muszę go dotknąć, bo przecież dotykam jego storturowanego, skatowanego serca. Dotykam swoimi dłońmi. Chcę go dotknąć jak najdelikatniej, jak najczulej, z jak największą miłością. Przecież on to czuje, to jest żywa rana. I ukazuje go wszystkim. To jest ten moment wywyższenia Jezusa na krzyżu. Kiedy on sam powiedział, że kiedy zostanę wywyższony na krzyżu, przyciągnę wszystkich do siebie. I kiedy go ukazuje wszystkim, wywyższonego na krzyżu, wszyscy uczestniczymy w śmierci Jezusa, w Jego agonii, w Jego męce, w Jego cierpieniu. Kiedy podnoszę Jego ciało, to jest to ciało, które zostało wydane za nas na śmierć, ale też ciało, którego ranami jesteśmy uzdrowieni. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, w Jego ranach jest nasze zdrowie. To jest też ten niesamowity moment, w którym mogę prosić o uzdrowienie z każdej choroby, czy to duchowej, czy to emocjonalnej, czy to fizycznej. Wkładam po prostu moją chorobę w Jego rany i proszę: Jezu, uzdrów mnie, bo w Twoich ranach jest moje zdrowie. Kiedy podnoszę kielich z krwią Jezusa, to jest to moment, w którym mogę uklęknąć pod krzyżem i poprosić Go, aby Jego krew całkowicie mnie obmywała. Zanurzać się w Jego krwi, pieczętować się w Jego krwi, ponieważ wszystko, co jest zanurzone we krwi Jezusa, jest niewidziane dla szatana. Wszystko, co jest zanurzone we krwi Jezusa, jest obmyte z grzechu. Zanurzone we krwi Jezusa łamie każdy atak szatana na mnie. Co więcej, nie tylko ja, ale mogę moich najbliższych zanurzać we krwi Jezusa, sprowadzać krew Jezusa z krzyża, z Jego ran, na moją żonę, na mojego męża, na moje dzieci, na moich przyjaciół, na mój dom. Wszystko, co jest zapieczętowane we krwi Jezusa, jest niewidziane dla szatana. Przez krew Jezusa mamy również możliwość śmiałego przystępu do tronu Baranka. Nie musimy się już bać naszych grzechów. Nie musimy się wstydzić historii naszego grzechu, ponieważ ona jest obmyta we krwi Baranka. I możemy z wielką śmiałością i zażyłością rzucić się Ojcu Niebieskiemu na szyję, ponieważ jesteśmy obmyci krwią Baranka. Jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Bez wstydu, bez lęku, bez poczucia winy. To daje nam krew Jezusa. Dlatego przeżycie tego momentu, kiedy kapłan podnosi kielich z krwią Jezusa, jest niesłychanie ważne. Dlatego też papież Benedykt, kiedy był na pielgrzymce w Polsce i spotkał się z seminarzystami, z kapłanami w Krakowie, prosił o to, aby przedłużyć ten czas ukazania postaci eucharystycznych, aby był powrót do adoracji postaci eucharystycznych, abyśmy mogli całym sercem przeżyć to, co wydarza się, kiedy kapłan podnosi Jezusa Chrystusa w Jego ciele i w Jego krwi. Komunia Święta. To jest najbardziej wrażliwy moment. Musimy pamiętać, że Jezus jest niesłychanie wrażliwy. Jest nieskończenie wrażliwy. Przyjmujemy Tego, który stworzył wrażliwość. Wrażliwość również na odrzucenie. Dlatego znowu Matka Boża, ona jest
tą, która najpiękniej przyjęła Jezusa. Nikt nigdy w historii świata nie przyjął tak Jezusa jak ona. W związku z tym to ona może dać nam swoją miłość, swoją tęsknotę, swoje pragnienie Jezusa. Przed Komunią Świętą możesz ją poprosić. Maryjo, teraz w szczególny sposób proszę Cię, przygotuj moje serce. Przygotuj mojego ducha, moją duszę, moje ciało na przyjście Jezusa. Daj mi swoją tęsknotę za Nim. Daj mi swoje pragnienie za Nim. Daj mi swoją miłość do Niego. Daj mi swoją czułość do Niego. Włóż to w moje serce, bo czuję, że ono jest puste, zimne. Nie mam żadnych uczuć do Jezusa. Nie mam pragnień Go. Nie mam tęsknoty za Nim. Proszę Cię o Twoją tęsknotę, o Twoje pragnienia. Włóż w moje serce. Jezus mówi na przykład siostrze Faustynie. Zdumiewające słowa. Mówi je, kieruje do szczególnie osób konsekrowanych, ale tak naprawdę też do każdego z nas. Mówi, że jeśli widzi w sercu rywala, czyli widzi, że jest ktoś lub coś, kogo kochasz tak jak Jezusa, albo kochasz bardziej niż Jezusa, nie będzie chciał przyjść. Będzie zmuszony, żeby wejść do Twojego serca. Ale Jezus mówi, odejdę tak szybko, jak to możliwe. I dusza nawet nie zorientuje się, że już mnie w niej nie ma. Zdumiewające to jest, wstrząsające, że kiedy Jezus zobaczy, że nie jest najbardziej utęskniony, wyczekiwany, upragniony, kiedy patrzy na Ciebie, przychodzącego do Komunii Świętej, patrzy na Ciebie i nie widzi w Twoim sercu, że całe Twoje serce Go pragnie, całe Twoje serce tęskni za Nim, całe Twoje serce jest po prostu eksplozją, Niagarą czułości i miłości do Niego, pragnienia Jego, przyjdzie, będzie zmuszony przez ręce kapłana, ale odejdzie tak szybko, że nawet nie spostrzeżesz się, że wracając być może do ławki w kościele, już Go w Tobie nie będzie, bo On odejdzie. Siostra Faustyna mówi też o takim wydarzeniu, kiedy przyjęła dwie hostie, a jedna z nich miała być dla chorej siostry, która cierpiała w infirmerii. I siostra Faustyna pyta, dlaczego Panie otrzymałam dwie hostie, a ta siostra chora nie otrzymała Pana Jezusa? Jezus jej powiedział, dlatego, że nie chciałem do niej przyjść, ponieważ ona już od dłuższego czasu nie kocha mnie, nie pragnie mnie, nie tęskni za mną. To jest niezwykłe, że On jest tak wrażliwy na odrzucenie. Komunia Święta jest przyjęciem całej czułości Boga. My jesteśmy duchem i ciałem, dlatego Jezus wymyślił Eucharystię nie tylko jako duchową ucztę, ale też cielesną ucztę. On chce przyjść ze swoim ciałem i dotknąć Twojego ciała fizycznie. Myślę sobie, że wiele dziewczyn, które mają taki deficyt czułości, które lądują w ramionach różnych mężczyzn i przyjmują grzeszną miłość w ich ramionach, bo mają takie pragnienie czułości, bycia przytuloną, bycia przyjętą w takiej bliskości, za jaką marzą. Gdyby tylko wiedziały o tym i przyjmowały Jezusa z taką czułością, z jaką On chce im dawać swoją czułość, również cielesną, miałby wypełniony cały ten deficyt czułości w swoim ciele. Przyjmować tak Komunię Świętą, z taką intencją. Jezu, chcę, żebyś wypełnił swoją miłością i swoją czułością każdą komórkę mojego ciała. Nie chcę wpadać w ramiona innych mężczyzn, żeby od nich brać grzeszną czułość, grzeszną miłość. Chcę od Ciebie przyjąć całą czułość Twojego ciała. Wypełnij moje ciało Twoją miłością. Wypełnij moje ciało Twoją czułością. Chcę tęsknić tylko za Tobą, za Twoją czułością, za Twoim uwielbionym ciałem. Chcę Ciebie przyjąć, w Ciebie się wtulić, Ciebie przytulić, moje ciało, żeby było przeniknięte Twoim ciałem. To jest najpiękniejsza walka z każdą nieczystością, z każdą. Gdybyśmy tak codziennie przyjmowali Eucharystię, nie musielibyśmy grzeszyć nieczysto, bo byśmy mieli wypełnione nie tylko serce, ale też ciało, bliskością z ciałem Jezusa. Tylko kapłan, który jest wyświęconym kapłanem w całej sukcesji apostolskiej od 2000 lat,
ma moc przeistaczania w ciało i krew Boga, opłatka i wina. Ma moc sprowadzania Boga na ziemię. Tylko kapłan, który jest wyświęcony. Jezus wziął swoich apostołów do wieczernika i powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Wy, apostołowie, to czyńcie na moją pamiątkę. Ci, których wyświęcił na kapłanów, Wielki Czwartek, kiedy ustanawia Eucharystię, kiedy ustanawia sakrament kapłaństwa, ustanawia go dla 12, nie dla wszystkich. Nie było tam 72 uczniów, nie było całego tłumu, który zgromadził się przy wieczerniku, było 12 i przekazał im władzę i moc sprowadzania Boga na ziemię. Choćby przyszło 1000 pastorów i 1000 innych świeckich i wypowiadaliby te same słowa, Jezus nie przyjdzie, tylko przez wyświęcone dłonie kapłana. Dlatego jest tak ważne, aby te dłonie były czyste, aby serce było czyste, aby serce było zakochane w Bogu. Nawet jeśli kapłan jest grzeszny, nawet jeśli sprawuje Eucharystię w grzechu ciężkim, Jezus jest zmuszony przyjść na ołtarz. Cierpi bardzo. Mamy wiele przekazów od świętych, od mistyków, jak Jezus skarży się na to, jak bardzo go boli, jak bardzo cierpi, potwornie cierpi, kiedy przychodzi z nieba na ziemię, w czasie przeistoczenia, w czasie Eucharystii, kiedy kapłan sprowadza go w grzechu ciężkim, kiedy on, kapłan, jest w grzechu ciężkim. Dlatego jest tak ważne, aby kapłan był czysty, aby kapłan miał czyste serce i czyste ciało, aby serce kapłana było całkowite przylgnięte do Jezusa. Jest taki piękny obraz, który widziałem, krzyż Jezusa Chrystusa, Jezus umierający na krzyżu i kapłan, który całkowicie przylgnął do Jezusa. Jego twarz przenika twarz Jezusa, jego dłonie przenikają dłonie Jezusa, jego ciało przenika ciało Jezusa. Są jedno, kapłan i Jezus Chrystus na krzyżu. To jest przepiękny symbol tego, co jest rzeczywistością życia kapłana, szczególnie w czasie Eucharystii. Ma być drugim Jezusem. Ma tak przylgnąć do Jezusa, tak złożyć siebie w ofierze jak Jezus. Kapłan i kapłaństwo to jest uczynienie całego swojego życia ofiarą. Do tego momentu, w którym kapłan przeżywa Eucharystię, łącząc się z męką Jezusa Chrystusa na krzyżu tak bardzo, że nie może wyjść z Eucharystii nieporaniony. On musi mieć też rany jak Jezus. Musi złożyć swoje cierpienie jak Jezus za tych, do których Jezus go posyła. Kapłan odchodzący z Eucharystii nie może być człowiekiem, który nie cierpiał. Całe swoje życie ma złożyć w ofierze. Ofiara jest tym, co boli. Dlatego kapłan, przeżywając Eucharystię, przeżywając mękę i śmierć Jezusa, również mówi Jezusowi, to też jest moje ciało, które składam w złączeniu z Twoją ofiarą, Jezu. To też moja krew, którą składam w złączeniu z Twoją ofiarą, Jezu. Oddaję całego siebie, tak jak Ty oddajesz całego siebie za zbawienie tych, którzy są na Eucharystii. Od momentu otworzenia oczu rano, aż po zamknięcie wieczorem, całą noc, cały dzień, wszystko, całe moje życie, każdy trud, wysiłek, cierpienie, modlitwę, wszystko składam w ofierze. To wszystko zamykam w Eucharystii. Przygotowuję całe moje życie, aby złożyć je w momencie konsekracji, zjednoczyć się z Jezusem w Jego cierpieniu i złożyć swoją ofiarę, połączoną z ofiarą Jezusa, za tych, którzy są na Eucharystii, aby nikt z nich się nie potępił, aby każdy z nich został zbawiony. To jest moje zadanie. Trudne, ale jakże piękne. Złożyć siebie świadomie w ofierze. I wiem jedno, że kiedy składam siebie w ofierze, w Eucharystii, nie ma już rzeczy trudnych i ciężkich. Nie ma buntu przeciwko cierpieniu. Nie ma buntu przeciwko temu, że jest mi trudno, że jest tak i tak, niesprawiedliwie, ciężko, cierpiąco, boląco. Nie, bo ja powiedziałem tak, aby złożyć siebie w ofierze.
aby złożyć swoje cierpienie, aby złożyć z miłości do dzieci, które są na Eucharystii, samego siebie, tak jak Jezus, przylgnąć do Jezusa całkowicie. Nie ma nic piękniejszego, niż oddać życie za tych, kogo się kocha. Nie ma wyższej miłości, niż miłość dobrego pasterza, który oddaje życie za swoje owce. Chcę, jako kapłan Jezusa Chrystusa, całkowicie upodobnić się do dobrego pasterza, który powie tak na oddanie swojego życia za owce, które przyszły na mszę świętą, żeby zostały zbawione. Miałem też jako kapłan tą możliwość uczestniczenia w mszy świętej, kiedy były w kościele osoby opętane przez złego ducha. To, co działo się w trakcie konsekracji, piekło wyło z przerażenia. Wyło z przerażenia. Diabeł czasami weryfikuje nieprawdopodobnie prawdziwie to, co dzieje się na Eucharystii. Nie mógł wytrzymać tego, co działo się w trakcie męki i śmierci Jezusa na Eucharystii. Eucharystia ma moc uzdrowienia, uwolnienia, ogłoszenia Bożego Królestwa w naszym życiu. Eucharystią jest całe nasze życie. Po wyjściu z Eucharystii mamy stać się Eucharystią. Mamy stać się wydarzeniem męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa w nas, dla wszystkich, do których On nas pośle. Nie ma czegoś takiego jak msza święta o 6 rano. Mszą świętą ma być całe moje życie. Dopiero wtedy, kiedy mszą świętą, Eucharystią stanie się całe moje życie, zrozumiem Eucharystię. Każdy z nas, nie tylko kapłan, jest zaproszony do tego, aby uczynić całe swoje życie Eucharystią. To jest kwintesencja naszego życia chrześcijańskiego. W naszym życiu ma wydarzać się Eucharystia. Mamy żyć Eucharystią. Życie chrześcijańskie to jest życie Eucharystią. Dlatego też każdy, kto przychodzi na Eucharystię, ma przeżyć mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, aby w Nim dokonywała się przez resztę dnia męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ja mam przyjąć Jezusa, który umarł za mnie na krzyżu, który mi przebaczył wszystkie grzechy, który daje mi moc Ducha Świętego, daje mi zmartwychwstanie do nowego życia i żyć tą męką i zmartwychwstaniem przez kolejne godziny mojego dnia. Mam być jak Jezus, który przyjmuje grzechy wszystkich ludzi. Niesprawiedliwość, wady, słabości drugiego człowieka, którego spotkam w ciągu dnia. Wziąć się na siebie i powiedzieć: Jezu, nie będę się mścił, nie będę szedł w odwecie. Chcę być tak jak Ty. Przyjąć na siebie całą niesprawiedliwość tych, którzy mnie tak traktują, a nie inaczej. I nie mścić się, nie oddawać tym samym, ale dać się ukrzyżować grzechami, wadami, słabościami drugiego człowieka. I tak jak Ty, Jezu, wszystko Mu przebaczyć. A to całe cierpienie ofiarować za Jego zbawienie. To jest istota życia eucharystycznego. Złożenie siebie w ofierze. Jezus złożył siebie w ofierze za mnie. I teraz ja chcę Jego ofiarą złożyć siebie w ofierze za drugiego człowieka. Chcę, żeby we mnie dokonała się dramatyczna godzina Golgoty i godzina zmartwychwstania Jezusa. Jezus chce we mnie umierać i zmartwychwstawać dla człowieka, do którego On mnie pośle. W związku z tym przeżycie Eucharystii przez każdego z nas ma być rozpoczęciem całego dnia eucharystycznego, w którym oddam swoje życie za tych, do których On mnie dzisiaj pośle. Nie mszcząc się, przebaczając wszystko, a cały ból i cierpienie, które ktoś mi zadaje, ofiarować za Jego zbawienie. To jest kwintesencja. Zapraszam więc każdego z Was do obejrzenia filmu pod tytułem Powołany, który, jak wierzę, zmieni serca tysięcy ludzi, którzy go obejrzą. Na to Was błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.